Około 100 uczestników wystąpiło w 27. Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej zorganizowanym w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Okazuje się, że przedstawiciele młodego pokolenia, uczniowie szkół średnich, chętnie sięgają do utworów o patriotycznym wydźwięku. Podczas tego festiwalu młodzież stojąca u progu dorosłości nie tylko przypomina utwory znane szerokiej publiczności. Piszą też swoje własne utwory. Bardzo czasami mądre, trafnie diagnozujące nasze współczesne problemy polskie. W ogóle młodzież jest wspaniała, tylko trzeba umieć ją kierować. Do popularyzacji pieśni i piosenek patriotycznych w znacznej mierze przyczyniają się współcześni profesjonalni wokaliści. Dzięki nim pieśń wędruje z pokolenia do pokolenia. Starsi widzowie pamiętają z pewnością Warszawo Ma, jedną z zakazanych piosenek z filmu o tym samym tytule, przepięknie wyśpiewaną przez nieżyjącą już Zofię Mrozowską. Po niej, po pieśń sięgnęła Anna Maria Jopek, a dzisiaj, zachwycona utworem, zaprezentowała go Magdalena Bartoszewicz z Augustowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zwłoniony pies, choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zwolniony pies. Choć trupi mnie pan władza, żaden gestapo i jest pies. Ta piosenka, kiedy usłyszałam ją po raz pierwszy w wykonaniu Anny Marii Jopek, bardzo, bardzo mnie wstrząsnęła i wiedziałam, że to jest utwór, który w moim wykonaniu może coś przekazać, coś znaczącego właśnie głównie, jeśli chodzi o miłość do ojczyzny. Uważam, że muzyka bardziej trafia do człowieka niż słowo. Jest to bardzo wyjątkowa forma przekazu, a patriotyzm jako temat jest bardzo... bardzo podniosły i bardzo powinien być znaczący w życiu każdego Polaka. Młodzi ludzie sięgają nie tylko do utworów znanych z podręczników czy lektur. Współczesna twórczość patriotyczna wcale nie jest rzadkością. Są zespoły młodzieżowe, awangardowe bardzo, które śpiewają pieśni patriotyczne, więc może są bliższe dzisiejszej młodzieży, ale są też wspaniali piosenkarze średniego pokolenia czy starszego. No, przepiękne pieśni patriotyczne śpiewał Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, oczywiście Jan Pietrzak, także ci ze starszego pokolenia, no i oczywiście już traktowane dzisiaj przez młodzież jako takie bardzo zabytkowe, że tak powiem, pieśni, to te legionowe czy jeszcze wcześniejsze. Zdaniem Marka Urbanowicza to pieśń i poezja buduje poczucie narodowej tożsamości. Polska literatura jest niezwykle bogata w teksty przepełnione miłością do ojczyzny, ale i dumą narodową. Przez wieki pięknej, bogatej, ale też trudnej polskiej historii nikt tak, jak poeci i pieśniarze, nie zagrzewał do walki, nie koił tęsknoty za Polską, nie opowiadał o niej w strofach w sposób świadczący o niezwykłym związku z ojczyzną, jej przyrodą, kulturą i narodem. Już gdzieś ta pierwsza pieśń Bogurodzica, ona no, miała charakter religijny, ale przecież była śpiewana w chwilach ważnych narodów, w czasie koronacji, przed ważnymi wydarzeniami, jakimiś bitwami, chociażby bitwą pod Grunwaldem czy bitwą pod Warną. I już wtedy Polacy odczuwali potrzebę poezji i czegoś, co będzie pobudzało ich ducha patriotyzmu, a później wspaniałe naprawdę strofy Kochanowskiego, słowa, które są jakże aktualne, chociaż czasami niektórzy podważają ich słuszność. Kochanowski napisał: a jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie.
a Gałczyński po latach, po wielu, wielu, wielu wiekach pisał: a gdy się wypełniły dni i umrzeć przyszło latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Więc ci poeci wiedzieli, że patriotyzm jest najwyższą wartością, że Bóg będzie ją w niebie nagradzał, że nie ma czegoś piękniejszego niż miłość do ojczyzny. Krasicki pisał: święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Więc ktoś, kto nie jest umysłem poczciwym, może nie rozumie patriotyzmu, ale ja wierzę, że ludzie są poczciwi i że naprawdę są patriotami. I nasza poezja, no, XIX-wieczna, szczególnie oddająca tragizm naszego narodu. Później ta poezja związana z walkami Legionów, czy niezwykła wprost poezja II wojny światowej, oczywiście z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim i z Tadeuszem Gajcym na czele. A i ta powojenna, no tutaj przede wszystkim Herbert, ale i wielu, wielu innych. I to jest naprawdę przepiękna księga patriotyzmu, polska poezja i w ogóle polska literatura. Naszą świadomość narodową, myślę, ukształtowali przede wszystkim poeci, i to ci XIX-wieczni. Marek Urbanowicz uważa, że tego rodzaju konkursy, festiwale pozostawiają trwały ślad w młodych ludziach. Myślę, że ten festiwal sprawia coś takiego, że uczniowie będą znali przynajmniej kilka utworów już na całe życie, ci, którzy występują. Ci, którzy śpiewają, będą kiedyś sobie nucili pieśni, które teraz tam wyśpiewują. Ci, którzy recytują, będą pamiętali swoje wiersze. A to przede wszystkim emocje wspaniałe. Takie jakieś odruchy serca, które sprawiają, że człowiek zaczyna się głębiej czuć Polakiem, bardziej rozumie patriotyzm. Poezja, piosenka nie zakłamują historii, pokazują prawdę o naszym kraju, więc to ma ogromną też funkcję taką kształcącą. Bardzo wiele można wyczytać z tekstów piosenek.